Co to jest i jakie są przyczyny? Uchyłkiem nazywamy ograniczone uwypuklenie ściany danego narządu na zewnątrz, o średnicy od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, powodujące zagłębienie, doprowadzające do poszerzenia światła narządu. Uchyłki przełyku mogą być pojedyncze lub mnogie. Przy większej ich liczbie mówimy o uchyłkowatości danego odcinka przewodu pokarmowego. Mogą być traktowane nie jako stan chorobowy, ale zaburzenie rozwojowe, uchyłki wrodzone, lub następstwo procesu chorobowego, który spowodował odcinkowe osłabienie ściany narządu i jej uwypuklenie, uchyłki nabyte. Uchyłki przełyku mogą powstać przez samoistne uwypuklenie ściany przełyku lub w wyniku pociągania z zewnątrz, na przykład przez blizny pozapalne w narządach sąsiadujących. W zależności od mechanizmu powstawania uchyłków wyróżnia się uchyłki z pociągania, czyli uchyłki prawdziwe, i z wypychania, czyli uchyłki rzekome. Uchyłki z wypychania to właściwie przepukliny błony śluzowej przełyku, która wypada poza jego warstwę mięśniową. Uchyłek gardłowo-przełykowy, Zenkera. Uchyłek gardłowo-przełykowy, Zenkera, powstaje jako uwypuklenie osłabionej tylnej ściany gardła i przełyku w rejonie jego górnego zwieracza, wskutek zaburzenia czynności mięśnia pierścienno-gardłowego. Tego typu uchyłki stanowią 90-95% wszystkich uchyłków przełyku. Uchyłki środkowej części przełyku. Uchyłki środkowej części przełyku powstają wskutek równoległych skurczów mięśni okrężnych przełyku, głównie w jego części zbudowanej z mięśni gładkich. Znaczny wzrost ciśnienia środprzełykowego wypycha błonę śluzową przez warstwę mięśniową, tworząc uchyłek. Uchyłki części środkowej przełyku są najczęściej wtórne, spowodowane zmianami zapalnymi narządów znajdujących się wśród piersiu, uchyłki z pociągania, uchyłki w nadprzeponowej części przełyku. Uchyłki w nadprzeponowej części przełyku są związane z zaburzeniami motoryki, rozlanym skurczem przełyku, występowanie silnych skurczów mięśni przełyku równocześnie na różnych poziomach, i achalazją, poszerzenie przełyku w wyniku braku rozkurczu jego dolnego zwieracza. Zobacz, rozlane skurcz i bolesne skurcze przełyku, jak często występują uchyłki przełyku? Uchyłki przełyku są rzadką chorobą tego odcinka przewodu pokarmowego, na przykład w Wielkiej Brytanii występują z częstością 2-100 tysięcy osób na rok. Uchyłki gardłowo-przełykowe, Zenkera, stanowią od 90-95% wszystkich uchyłków przełyku i występują najczęściej u osób starszych, 7-8 dekadzie życia. Uchyłki występują w każdym miejscu przewodu pokarmowego, ale z różną częstością w poszczególnych jego odcinkach, najczęściej i najliczniej w jelicie grubym, a zwłaszcza w wysicy. Niezmiernie rzadkie są w żołądku i w jelicie cienkim. Uchyłki przewodu pokarmowego, w tym uchyłki przełyku, wykrywa się przypadkowo, zazwyczaj w czasie badania radiologicznego lub endoskopowego, wykonywanych w diagnostyce różnych dolegliwości. Uchyłkowatość wrodzona przewodu pokarmowego może występować rodzinnie. Jak się objawiają uchyłki przełyku? Uchyłki przełyku mogą być bezobjawowe lub powodować niespecyficzne objawy. Duże uchyłki powodują narastające trudności w połykaniu pokarmów stałych i płynnych, uczucie bulgotania podczas połykania i cofanie się treści pokarmowej do gardła oraz zwracanie niestrawionego pokarmu. Może to grozić zakrztuszeniem się, przedostaniem się treści pokarmowej do tchawicy oraz rozwojem zachłustowego zapalenia płuc. Przy znacznym wypełnieniu uchyłku Zenkera można go wyczuć dotykiem po lewej stronie krtani. Obecność uchyłków sprzyja dłuższemu zaleganiu w nich treści pokarmowej, jej gniciu, a niekiedy nawet powstawaniu stanów zapalnych w ich obrębie. Zaleganie i fermentacja treści pokarmowej w uchyłku może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu z ust.
Uchyłki mogą sprzyjać powstawaniu zaburzeń trawienia, wzdęć, utraty masy ciała oraz bólów brzucha. Rzadkim, ale groźnym powikłaniem może być pęknięcie ściany uchyłku na skutek nadmiernego jej rozciągnięcia przez nagromadzoną w nim treść lub gazy lub też zniszczenie jej procesem zapalnym. Zakażona zawartość rozlewa się wtedy wśród otaczających tkanek, powodując stan zapalny. Zabieg operacyjny jest wówczas bezwzględnie konieczny w trybie pilnym, jak lekarz stawia diagnozę. Uchyłek można zlokalizować, określić jego wielkość i rodzaj za pomocą rentgen z podaniem środka cieniującego w projekcji czołowej i bocznej, zdjęcie z przodu i z boku. Wykonuje się także badania endoskopowe, retina uchyłek gardłowo-przełykowy, Zenkera. Po prawej stronie rentgen, ujawniający uchyłek Zenkera wypełniony środkiem cieniującym. Jakie są sposoby leczenia? W okresie bezobjawowym leczenie praktycznie nie jest wymagane. W razie stwierdzenia stanu zapalnego konieczne jest leczenie przeciwzapalne. Znaczne trudności połykania w przypadku uchyłków przełyku i wszelkie powikłania, NP, krwotoki, perforacje, objawy niedrożności, wymagają leczenia operacyjnego. Alternatywę stanowią metody endoskopowe, divertikulostomia endoskopowa i septotomia z użyciem BMR-a argonowego. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Tak, po interwencji chirurgicznej. Nawroty po leczeniu operacyjnym są raczej rzadkie, częściej polegają na ponownym pojawieniu się nieprawidłowości w obrazie rentgen niż objawów klinicznych. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia? Nie ma ustalonego schematu postępowania, zależy ono głównie od przyczyn wystąpienia uchyłku. Jeśli nie było konieczności leczenia chirurgicznego uchyłków, można ewentualnie monitorować powiększanie zmian i pobierać wycinki w związku z niewielkim ryzykiem przemiany nowotworowej. Jeśli uchyłki powstały wtórnie, czyli jako konsekwencja innej choroby, należy leczyć chorobę podstawową, na przykład achalazję. Co robić, aby uniknąć zachorowania? Nie można uniknąć zachorowania na choroby wrodzone, o podłożu neurologicznym czy zaburzeń motoryki przełyku. Pewnego rodzaju profilaktyką może być unikanie chorób powodujących wtórne powstawanie uchyłków, jak choroby zapalne śródpiersia, gruźlica.